Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Video News. Po krótkiej wakacyjnej przerwie wracamy do cotygodniowego cyklu wydawniczego. Zapraszam na kolejną porcję świeżych informacji z branży IT i elektronicznej rozrywki. W poprzednim odcinku Video News opowiadaliśmy wam o specjalnej wersji Assassin's Creed przeznaczonej na stare konsole. Dziś wiemy, że będzie ona miała tytuł Rogue, czyli Łobuz. Będzie to jednakże projekt stworzony ze znacznie mniejszym rozmachem. Oprócz mniejszej mapy nie oświadczymy na przykład trybu multiplayer. Twórcy twierdzą, że w tej grze powinniśmy skupić się na kampanii i korzeniach serii. Opowiadana jest historia Shea, która ma zakończyć trylogię odbywającą się w Ameryce Północnej, która rozpoczęła się wraz z Assassin's Creed 3. Światowa premiera gry Assassin's Creed Rogue planowana jest na 11 listopada, choć początkowo miała się pojawić w przyszłym roku. Gra zadebiutuje na konsolach Xbox 360 i PlayStation 3. O Far Cry 4 informujemy praktycznie w każdym odcinku tego cyklu. O tym tytule wiemy już naprawdę sporo. Ostatnio do sieci trafił kolejny materiał, tym razem przedstawia bardzo dynamiczną rozgrywkę, a przede wszystkim siłę ofensywną gracza w postaci szerokiego arsenału broni, w tym nawet helikopteru. Premiera Far Cry 4 odbędzie się w listopadzie. Gra trafi na PC oraz wszystkie wiodące konsole. Mamy już potwierdzone wiadomości na temat HTC One M8 z Windows Phone 8. To, że smartfon pojawi się na rynku w takiej wersji, wiemy już na pewno, natomiast zagadką, przynajmniej na rynku europejskim, pozostają podzespoły. Z kolei w amerykańskiej sieci Verizon pojawiły się informacje na temat 5-calowego ekranu rozdzielczości 1920x1080 pikseli, 4-rdzeniowego procesora Snapdragon 801 z zegarem 2,3 GHz, 2 GB pamięci RAM i akumulatora o pojemności 2600 mAh. Jak widać, z wnętrza nic nie ulegnie zmianie. Smartfon ma zostać zaprezentowany już 19 sierpnia w Nowym Jorku. Nie tylko silnik Ignite dostępny na PC będzie nowością FIFA 15. Sporym zmianom poddani zostaną także bramkarze, o czym informuje nas najnowszy zwiastun. Producent zapewnia, iż postarał się nie tylko o około 50 nowych animacji, ale również o spore zwiększenie inteligencji i mądrzejsze reakcje golkiperów. Premiera gry FIFA 15 odbędzie się 23 września. Gra trafi na PC, oba Xboxy i PlayStation oraz Wii U. EA ostatnio zapowiedziało, iż parę dni przed premierą zostanie udostępniona wersja demonstracyjna gry dostępna na PC oraz nowych konsolach. Dead Island 2, jak już wiemy, nie jest tworzone przez nasze rodzime studio Techland, ale przez Jaeger Development. Dzięki temu seria będzie nieco odświeżona i odmieniona. Elementy dramaturgii mają zostać zastąpione przez zdecydowanie szybszą akcję. Fabuła natomiast zostanie przeniesiona do Kalifornii, co zostało podkreślone bardziej kolorową grafiką. Deep Silver opublikowało nowe wideo z gry, na którym zaobserwować możemy pierwsze fragmenty krwawej rozgrywki. Gra pojawi się na wiosnę przyszłego roku. Podczas Gamescom 2014 studio Ready at Dawn zaprezentowało nowy zwiastun The Order 1886, gry ekskluzywnej na PS4. Na nowych fragmentach rzeczywistej rozgrywki pojawia się Nikola Tesla. Jest to jeden z bohaterów steampunkowego świata przedstawionego Londynu, inspirowanego epoką wiktoriańską. W grze The Order 1886 wcielimy się w Galada, członka elitarnego zakonu rycerskiego, będącego jedną ze stron wielowiekowej wojny, która określi bieg historii. Alternatywnej historii dodajemy bowiem w XIX-wiecznym Londynie, aż roi się od zaawansowanych technologii i mitologicznych potworów. Premiera gry The Order 1886 odbędzie się w lutym przyszłego roku. Szwed Alexander McSween, właściciel Xperia Z2, oddał się wakacyjnemu szaleństwu na nartach wodnych wraz ze swoim smartfonem, który padł do wody i wylądował 10 metrów pod lustrem. Szwed na tyle kochał swój smartfon, iż postanowił wyposażyć się w sprzęt do nurkowania i odszukać na dnie swojej zguby. I o dziwo, udało mu się to. Po wydobyciu okazało się, że mimo wielu uszkodzeń fizycznych, smartfon działał bez najmniejszego zarzutu, a pod wodą znajdował się, uwaga, 6 bitych tygodni. Zgodnie z informacją producenta, obudowa z certyfikatem IP58 chroni Xperia Z2 przed szkodliwym działaniem wody przez pół godziny na głębokości 1 metra. W tym wypadku można się tylko cieszyć, że telefony nie działają zgodnie z przewidywaniami producenta. Podczas Gamescom 2014 zaprezentowano także nowy zwiastun Assassin's Creed Unity o tytule Horyzont Paryża. Bardzo ciekawie zmontowany materiał przedstawia nam bliżej Paryż czasów rewolucji. Podróżować będziemy od wież Notre Dame po tunele i slumsy zamieszkane przez biedotę miejską. Biegaj, wspinaj się i skacz bez ograniczeń. Jako Arno będziesz przemierzać zaułki miasta w gorączce rewolucji odtworzonego w najdrobniejszych detalach dzięki technologii nowej generacji silnika Anvil. Tak grę opisują producenci.
Premiera Assassin's Creed Unity planowana jest na 28 października. Gra trafi na PC oraz konsole nowej generacji. Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda życie z perspektywy pelikana oraz co z GoPro Hero 3 potrafi zrobić lis i świstak? Ciekawostka, ten pierwszy, a właściwie jego dziób, to świetny statyw stabilizator. Kamerka ani drgnęła podczas lotu nad oceanem. Żeby nie było nieporozumień, nie był to ptak złapany do niewoli, a uratowany przez pracowników parku zlokalizowanego w Tanzanii. Bohater odłączył się od rodzinnego stada i to ludzie musieli go nauczyć latać. Lisek chytrusek z kolei postanowił ukraść sprzęt, bowiem potraktował je jak pożywienie. Nawet spróbował, ale jak widać mu nie zasmakowało. Za to świstak z Parku Narodowego Glacier w Stanach Zjednoczonych postanowił GoPro delikatnie polizać, ale również smak zaawansowanej ludzkiej elektroniki mu nie posmakował. A wy co robicie z waszymi kamerami? To wszystko w tym odcinku Video News. Jak zwykle mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić palca w górę poniżej i skomentować tego materiału. Wpadnijcie także na naszego Facebooka, forum, stronę główną i inne filmy na kanale Wideotesty. Pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia kolejnym razem. Na razie.